wśród pól malowanych zbożem rozmaitym. Wśród licznych jezior i niezwykle malowniczych wzgórz, gęsto porośniętych lasami, leży Człuchów. To urocze miasto znajduje się na pograniczu Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierza Krajeńskiego. Należy do tych obszarów Polski, które wyróżniają się niezwykłymi walorami przyrodniczymi. Nad miastem góruje majestatyczna wieża zamku, widoczna z każdego miejsca w promieniu kilku kilometrów. Pokrzyżacki zamek z XIV wieku, jak pisał Jan Długosz, Krzyżacy na równi z Malborkiem kładli. Choć przetrwał w formie szczątkowej, świadczy o potędze i wielkości założenia. Na dziedzińcu ustawiona jest armata pochodząca z okresu wojny francusko-pruskiej. Niech im miecze nie rdzewieją, a w potęgę rosną. Tak w średniowieczu walczyli prawdziwi rycerze. Dziś zbroje przywdziali członkowie Człuchowskiego Bractwa Rycerskiego. To oni na zamku propagują tradycje rycerskie. Każdy zwiedzający chociaż na chwilę może przenieść się w średniowiecze i poczuć jak prawdziwy rycerz. To niezapomniane przeżycie, szczególnie dla młodych chłopców. Na sam szczyt 46-metrowej wieży prowadzą drewniane i ceglane schody. Po pokonaniu 200 stopni można dotrzeć do galerii widokowej, z której rozpościera się panorama Człuchowa. To stąd widać okalające miasto, trzy jeziora. Najbardziej wabią i kuszą liczne półwyspy, wysepki i urokliwe zatoczki, porośnięte szuwarami bądź wymoszczone złotym piaskiem. Walory przyrodniczo-krajobrazowe Człuchowa są jednym z jego największych bogactw. W Człuchowie każdy znajdzie spokojne miejsce do wypoczynku. To przepiękny bukowy park, znajdujący się tuż obok zamku. W cieniu starych drzew można znaleźć ukojenie i zatopić się w ciszy. W półmroku, gdzie z trudem przebijają się promienie słońca, panuje niepowtarzalny nastrój. Sąsiedztwo zamku stwarza dodatkowo tajemniczy klimat. Deptakiem spacerowym i handlowym jest ulica Królewska. Wiedzie do rynku, centralnego punktu miasta. Zachowało się tu kilka kamienic, jak ta z końca XIX wieku, z okazałymi rzeźbami. Rynek był świadkiem wielu znaczących wydarzeń w dziejach miasta. Tu odbywały się najważniejsze uroczystości kościelne i państwowe. Dziś to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców. Na północno-zachodnim skraju rynku wznosi się zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Neogotycka budowla została ufundowana w latach 1644-47 przez starostów Wejherów. W wielkim ołtarzu z początku XVIII wieku znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, poświęcony przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obraz odsłaniany jest m.in. w środy i soboty, a także w święta maryjne. Kasetony wzorowane są na renesansowym stropie. W ołtarzu bocznym z 1660 roku znajduje się świecznik pod paschał z XV wieku oraz konfesjonał wczesnobarokowy. Okna zdobią witraże przedstawiające życie świętych. Ten urokliwy budynek to ratusz, wybudowany w latach 1907-1908 z przeznaczeniem na siedzibę starostwa. Podobnie było po wojnie. Najpierw mieściło się tu starostwo, a później prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Teraz jest to miejsce władz miasta. Stąd każdego dnia w samo południe rozbrzmiewają dźwięki roty. W odrestaurowanym miejskim dworku z drugiej połowy XIX wieku ma siedzibę Muzeum Regionalne. W jednej z sal można obejrzeć makietę Zamku Krzyżackiego. Wystawa Pradzieje Ziemi Człuchowskiej ukazuje najstarsze dzieje regionu. Cennymi eksponatami są m.in. popielnice czy kamienny grób, tzw. skrzynkowy. W dziale etnograficznym zgromadzono obiekty kultury materialnej kaszubskich gochów,
jak meble i sprzęty gospodarstwa domowego miejscowej ludności. To budynek z 1892 roku. Jako nieliczny ocalał z wojennej pożogi. Od początku jego istnienia mieściła się tu poczta. Gliniane wazony, dwojaki, donice wracają do łask. Te to dzieło zręcznych rąk pana Ryszarda Arkuszyńskiego i jego syna Jarosława. Garncarstwo w tej rodzinie to już tradycja. Praca jest niezwykle mozolna i wymaga anielskiej cierpliwości. Gliniane wyroby człuchowskich artystów uznawane są zarówno w kraju, jak i za granicą. Człuchowskie jeziora to prawdziwy raj dla miłośników nieskażonej natury, a przede wszystkim dla wielbicieli sportów wodnych. Jezioro Rychnowskie jest urokliwym miejscem dla bezpośredniego kontaktu z naturą i piękną przyrodą. To jezioro jest jedynym użytecznym kąpielowo jeziorem Człuchowa. Strzeżona plaża wabi przyjezdnych oraz mieszkańców. W każdy słoneczny dzień chętnych do opalania nie brakuje. Krystalicznie czysta woda zachęca do kąpieli. Plaża znajduje się zaledwie 20 minut spacerkiem od centrum miasta. Kto zaś lubi czynnie spędzać czas, na plaży może pograć w siatkówkę. Ośrodek sportu i rekreacji oferuje turystom 110 miejsc w domkach kempingowych, pawilonach oraz 500 miejsc na polu namiotowym. Kamping numer 80 jest corocznie wyróżniany i nagradzany w konkursie Mister Camping. Człuchów przywiązuje dużą wagę do zdrowia, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku mieszkańców. Jeziora Człuchowskie świetnie nadają się do uprawiania wszystkich rodzajów sportów wodnych. Miastu największą sławę przysparzają kajakarze. Kluby sportowe Piast i Polster wychowują reprezentantów kadry Polski, którzy osiągają świetne wyniki na arenach krajowych i międzynarodowych. Z bazy sportowej miasta w ciągu roku korzysta kilka tysięcy zawodników z klubów sportowych o różnych dyscyplinach. Najpopularniejsi są piłkarze. Wśród bywalców letnich obozów sportowych są także zapaśnicy, którzy chętnie ćwiczą w sali OSIR. Grupa 800 zawodników sekcji szermierczych z Polski, Czech, Słowacji i Norwegii podnosi swój kunszt na hali sportowej Gimnazjum w Człuchowie. Międzynarodowa atmosfera, gwar i charakterystyczny strój szermierczy nadaje hali gimnazjalnej sportowego uroku. Treningom sprzyjają świetnie wyposażone sale sportowe, nawierzchnia boisk, kortów i torów. To wszystko sprawia, że zarówno młodzi, jak i starsi mieszkańcy Człuchowa chętnie oddają się sportowym rozrywkom. Zawody motokrosowe to sportowa tradycja i niejako wizytówka Człuchowa. Zapomniane do niedawna zawody od 3 lat cieszą się niezmierną popularnością. Tu na torze przy ulicy Kamiennej kilkutysięczna widownia kibicuje swoim zawodnikom w zdobywaniu tytułu Mistrza Polski. Zawodnicy Człuchowskiego Automotoklubu należą do ścisłej czołówki kraju. Warunki naturalne ziemi człuchowskiej z dużą ilością lasów i zwierząt są doskonałym miejscem dla myśliwych. Wiedzą o tym tubylcy, dlatego działa tutaj koło łowieckie Szarak. Tereny obfitują w sarny, jelenie, dziki, a nawet jenoty. Dobre stany zwierzyny oraz własna baza umożliwia goszczenie myśliwych z Danii, Niemiec i Francji, którzy chętnie przyjeżdżają na majowe rogacze. Po polowaniu tradycją jest już ognisko z pieczoną kiełbaską, a żartom i dowcipom nie ma końca. W siedzibie tzw. kotlince można znaleźć dowody łowieckich sukcesów miejscowych myśliwych. Przez Człuchów wiodą 2 szlaki komunikacyjne. Z Warszawy na Wybrzeże oraz z Berlina do Elbląga. Na tej trasie zwanej Berlinką znajduje się nietypowa stacja benzynowa. Właściciele tego terenu przygotowali najmłodszym podróżnym nie lada niespodziankę. Kaczki, małpy, kolorowe papugi czy zebry to tylko jedne z nielicznych zwierząt, które można tu obejrzeć. To doskonałe miejsce do odpoczynku przed dalszą podróżą. Każdemu przybyszowi miasto oferuje bardzo dobre warunki wypoczynku i pobytu. Restauracje i bary położone są w centrum miasta, a także na jego obrzeżach. Stylowe restauracje, niedroga, a wyśmienita kuchnia zadowoli każdego. Głodni i spragnieni mają w czym wybierać.
podchmielony boczek, sakiewki pasi brzucha, czy też zwykły schabowy z kapustą. Wszystko zależy od upodobań i zasobności portfela. Turystom i przyjezdnym miasto oferuje bardzo bogatą bazę noclegową. Hotele usytuowane są w różnych częściach Czpuchowa. Między innymi w sąsiedztwie samego Zamku Krzyżackiego. W cichych, przestronnych pokojach hotelowych można odpocząć i nabrać sił przed kolejną wędrówką po malowniczej ziemi człuchowskiej. Miejski Dom Kultury to centrum spotkań wszystkich wrażliwych na sztukę. W siedzibie organizowanych jest szereg wystaw twórczości artystów lokalnych i regionalnych. Aktualna wystawa prezentuje pracę pani Danuty Łuczkiewicz. W Domu Kultury działają też zespoły wokalno-taneczne. Nie wiadomo, czego trzeba, by niemądry przemóc wstyd. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza. Znajdujące się w repertuarze zespołu piosenki są miłe dla ucha starszych i młodych, tak mieszkańców, jak i turystów. Magnetofon wezmę z sobą i przed drzwiami będę grać, a na stodach zacznę tańczyć solo. Czarne stona, dzisiaj, jutro, zawsze będę cię złościć tak, złościć tak. Kochać mnie nie chciałaś, to teraz masz. Na wieczorne spacery po Człuchowie i okolicach zaprasza Damian Kasperowicz. Tęskno już, zaraz wezmę od szefa alkoto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Obwodnica to jedna z największych inwestycji w mieście z ostatnich lat. Dzięki obejściu drogowemu udało się wyprowadzić ciężki ruch tranzytowy z zabytkowego centrum, co uczyniło miasto bardziej spokojnym i czystszym oraz skróciło czas przejazdu. Bez wątpienia inwestycja ta to duży krok w rozwoju miasta i przyciąganiu potencjalnych inwestorów. Takiego skarbu, jakim jest Człuchów, nie wolno zaprzepaścić. Dlatego miasto przeznacza rokrocznie znaczne środki finansowe na ochronę środowiska. Przede wszystkim rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, która służy miastu i gminie. Plany na najbliższą przyszłość są równie ambitne jak dotychczasowe dokonania. Niedawno oddano do użytku nowoczesne składowisko odpadów. Posiada ono wszystkie wymogi Unii Europejskiej. W Człuchowie można odnaleźć nieskażone miejsca i namacalnie odczuć piękno przyrody. Specyficzny zapach drzew, traw, ziół i kwiatów przyprawia o zawrót głowy. W lasach oprócz lisów, zajęcy i dzików można spotkać wydry, piżmowce czy bobry. Ziemia człuchowska to wyjątkowy i urokliwy zakątek Polski. Kiedy słońce chyli się ku zachodowi, cała przyroda wycisza się. Kto choć raz odwiedził Człuchów, na pewno tu powróci.